Siemano, witajcie. Jesteśmy dzisiaj na starym sanie, na Chórku. Robimy ten film między innymi dlatego, że są tutaj wkrótce Mistrzostwa Polski U25. Troszkę nas nie było, musieliśmy zjeździć praktycznie przez całe wakacje i Europę, i Polskę na zawodach. Zresztą jak wszyscy, wiecie jak nasze Grand Prix wyglądało w tym roku. Pokażemy Wam dzisiaj naszą zanętę z serii Top Gold Linkaraś. Do tego dzisiejszego łowienia użyjemy też trochę gliny Double Lim i Team River. Team River. Mamy na łowienie litrę białego robaka i parę puszek kukurydzy. Łowimy zgodnie z przepisami, bez paletu, żeby tak się wszystko zgadzało. Żebyście widzieli, co w tej wodzie tutaj jest. To co, my bierzemy się do roboty. I co będzie potem, zobaczymy. Linkaraś jest to zanęta grubszej frakcji, jest bardzo słodka, dość mocno się klei i potrzebuje sporą ilość wody. Lubimy ją stosować na łowiskach, gdzie właśnie jest dużo karasi, ale to jest też fajna zanęta, która zwabia nam inne duże ryby. Musi chwilkę odczekać i wtedy wymieszamy ją drugi raz. Danek przygotuje w drugim wiaderku pół double lima i pół Team Rivera. Pół Team Rivera. Double lim jest to dość mocna glina. Team River też klei. Mam już kule polubione, zaraz będę nęcił. Tu mam mieszankę białe robaki, kukurydzę. Tu mam samą glinę czystą. Tu mam samą odłożoną, samą czystą spożywkę. Kukurydza, pinki, grube, białe na haczyk. Lecimy. Danek nęci, ja pokażę Wam w międzyczasie zestawy. Spodziewamy się tutaj karpi i innych większych ryb. Dlatego weźmiemy nasze spławiki, ulubione do łowienia karpi. Drenany z serii Karp 1, 0,6 g. I tutaj mamy prawdopodobnie 0,3, 0,4, 0,4. 0,4. Na jednej guma dwójka, na drugiej mamy chyba 2,2. Troszeczkę dzisiaj mocniej. Zobaczymy, nie łowiliśmy na tym łowisku nigdy, żeby łowić na spławik. Byliśmy tutaj raz na Federa i raz z lodu. Zobaczymy, pokażę Wam łowisko w międzyczasie. Jest to stare koryto sanu. Tutaj ma w granicach 50 metrów, tam się rozszerza. Chyba w najszerszym miejscu jest 80-90. Pod brzegiem tam jest troszeczkę głębiej, dochodzi głębokość do 2 metrów i w drugą stronę wychodzi płycizna do samego trzcinowiska. Będziecie mieli jeden plus, bo nie będziecie musieli z grotami chodzić. Tak, jest piękny dojazd. My jesteśmy na końcowych stanowiskach od lewej strony. Tam jest cały czas droga żwirowa. Piękny, równy brzeg, także to będzie ogromny plus. Teraz mam lokalnego bywalca. Tak wyglądają tutejsze karpie, są cholernie silne. Tak, trafiają się też jeszcze dużo większe. Trzeba będzie na nie uważać. O, leciał. Bierzemy się dalej do roboty. Kanek zaciął fajną rybę. Chwilą oczywiście miał wiesiotra, który poszedł z całym zestawem. A teraz jest jedna z niesamowitych ryb na tym łowisku. Właśnie wabi je nasz linkaraś. Wybaczcie, jakie tu są piękne agenty. Zaraz to macie.
fajne rodzyny. Na pewno będą dawać dużo punktów. Danej przygotowuję miksturę. Pojawiły się? Tak, to jest Linkara Special. Nigdy nie używałem tego. Tego zobaczę. Zobaczymy, jak karasie reagują. Ciekawe, czy to działa. Bardzo fajny aromat. Ładnie pachnie. Tops. Ale przydam do środka. Niestety przeszkadzać tutaj będą miesiotry, przedtem nam się zaplątał jeden, urwał zestaw cały. Tak, urwał zestaw, właśnie muszę, rozwijam nowy. Będą niedobre gady przeszkadzać. Nie zwinęło mi topa. Jedziemy, zobaczymy, co nasza tajna mikstura. Cudny. Patrzcie, piękny karasz. Takie można łowić i łowić. Zobaczcie, jakie ronde. Padnę się tu bliżej, bo nie widać go. O właśnie, teraz dopiero go zobaczymy. Tak jak widzicie, działa. 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 Półkę do Franka. Zobaczcie. Taka jest właśnie frakcja. I na karasia. Grube kawałki. Kolejną zrębę. Bardzo przyjemny, słodki aromat. Mamy upartego, jeżeli ją dobrze dogryziemy. Lepi się w taką kulę. Bardzo spoistą kulę. Kolejna ryba u Franka. Thank you.
żeby robić mieszanki w raku. Nawet mieszance pół na pół są bardzo super frakcje. Na pewno pomaga w łowieniu. Parę ziaren, to by było zajęcie. Jeszcze antę troszkę dokleił. Starsze wody. Wychodzi taka plastelinka z tego, można powiedzieć, i tym to nęca. Nas nie rozpieszcza fala jak na morzu. Donęcenie przyniosło efekt. Kolejny cudny karaś. Ciężko go wziąć, nie? Daję kolejny raz we znaki. Chcę opadać. Patrz, jak to są srebrzyste tarasie na prągu. Złote, wyspę. Jaka to leżyka? Zobacz. Jak to leży na prągu? Tego złociucha. Teraz musimy go zważyć. Ciekawy jestem, ile waży, gad? Tu mamy, teraz wytarujemy wagę. Dobra, jest 0.
kilo 108. Kilo 100, równiutkie. Pokaż jaki piękny. Weź go wyciąg. Bendelka. Dobrze. Zobacz jaki piękny. Cudny złociuch. Dobra podbieraka. Zalęcamy i lecimy po następnego. Musiałem trochę jeszcze go zrobić, zanęty, bo mi brakło. Franek dorobił zanęty. Donęcenie. I kolejny cudny złociuch. Ale ma kolory ten. Ale są takie złote, że praktycznie pomarańczowe. Zobaczcie, aż po... O, nawet łóżka jest pomarańczowa, zobacz. Jeszcze na karasie. To karasia. Znęcam. Mam zrobioną kulę. Taką z jednej ręki jak ulepię. Czek. Nie na film karaś specjal działa na te karasie dzisiaj. Parę przynęt do kubka i jadę do przodu. Zobaczcie, mamy kolejnego pięknisia. Wszystkie są takie 900. 1000. Cudne ryby. Będziemy już powoli kończyć łowienia. Dzień dzisiejszy spróbujemy 13 karasi. Ładnie karasi. Wszystko na kukurydzę. No. Top aroma. Slim karaś special. No i... No więc tak, przełowiliśmy dzisiaj 4 godzinki. Za 4 godziny Franek złowił 13 karasi. Przyjechaliśmy na wodę, na której łowiliśmy 2 razy. Jeżeli mamy karasie, to na pewno nasz Link Karaś serii Top Gold okaże się skuteczną zanętą. A możecie spróbować dopalacza w postaci Link Karaś Special i na pewno przyniesie efekt. Trzymajcie się, do zobaczenia.